Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zatrzymali na terenie gminy Luzino do kontroli drogowej kierowcę samochodu marki Audi A6. Jak się okazało, 43-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego przewoził tytoń bez polskich znaków akcyzy. W samochodzie przewoził ponad 40 kg tytoniu, który nie miał akcyzy. Również przeszukanie jego pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych wykazało, że tam były kolejne kilogramy. Łącznie policjanci zabezpieczyli aż 60 kg, ponad 60 kg tytoniu bez wymaganych znaków akcyzy. W ostatnim czasie również funkcjonariusze z Rumi zatrzymali mężczyznę właśnie na terenie miasta, który posiadał również wyroby tytoniowe bez akcyzy. Był to tytoń drobno mielony w workach, pakowany w worki, jak również były to papierosy na sztuki. Tych sztuk było ponad 100 tysięcy. 55-letni mężczyzna zatrzymany w Rumi tytoń oraz papierosy ukrywał w domu, samochodzie i na terenie prywatnej firmy. Zabezpieczone przez policjantów wyroby tytoniowe bez wymaganych znaków akcyzy zostaną przekazane do urzędu celnego.